Thank you.
ja mam prosić o chwilę uwagi, na chłopie 5 minut. Oga, bardzo prosimy. Chodzi o trenerów, korzystając z okazji, że trenerzy juniorów, juniorek młodszych, i juniorek. Chciałam się prosić o taką informację na temat uczestnictwa w Pucharach Europy, gdzie mamy zawodnicy i zawodniczki, którzy się kwalifikacją na Mistrzostwa Europy, rejonki świata. Jesteśmy w zasadzie juniorek młodszy, argumentu, 3 imprezy za nami, 3 przed nami. Natomiast w kategorii juniorów rozpoczynamy te starty. 3 tygodnie temu umieściliśmy na stronie Polskiego Związku Judo taką informację, gdzie należy zgłaszać zawodników, w jakiej formie, do kiedy i powiedzmy połowa trenerów się z tym obowiązuje. Natomiast część sobie zupełnie kolektywa, że nie chodzi mi o to, że ja mam takie wiedźmisie, że sobie zapiszam terminy i teraz ciągle za uszy i kogoś tam opowiedniczam. Chodzi o to, że to Europejska Unia narzuca terminy, do których my się musimy dostosować. I ja jestem odpowiedzialna za zbieranie całego załogu form z grupy juniorów, młodszych i juniorów. Bardzo bym prosiła, żeby te terminy jednak przestrzegać, a nie by ten termin skończył się w piątek, nie w piątek, któryś tydzień temu. Ja wysłałam już całościowe szkolące, a nie jest to takie łatwe, bo ilu trenerów, ilu zawodników, ilu trenerów, plus jeszcze rodzice, każdy do mnie wyzwania, że o chwilę zmienia, jedzie, nie jedzie, w tym dniu, w tamtym dniu, żeby to skleić, no to no, no jest to jakaś tam, może nie filozofia, ale trochę czasu na to potrzeba. Wysyłamy to do Czechu, po czym jacyś tam trenerzy się budzą, że jeszcze jeden, no panowie, to panowie, panowie. Wysłane są terminy, wisi to na stronie i bardzo prosiła, żeby teraz w kategorii juniorów przestrzegać tych terminów. Dzisiaj się kończy termin Włoch. Mam zgłoszenia z dwóch klubów. Nie wiem, czy pozostali trenerzy mieli to, żeby zawodnicy startowali. To samo będzie. Juniorek młodszy. Dzisiaj się kończy termin. Powiedzmy, sobota, niedziela to jest jeszcze taki lekki poślizg, zdaje się na sobie, ale jak poniedziałek siadam, to tych klubów to przerabiam. I nie będę przyjmowała po terminie, a indywidualnie niestety jedyny Berlin, który przyjmie indywidualne zgłoszenie. Natomiast wszystkie inne są form, przy każdym pucharze jest wypełniony z dwóch form, które należy wypełnić. Jeśli ktoś ma problem, proszę do mnie zadzwonić, ja wytłumaczę, jak to się robi, ale większość z Was kobietą, klientów, niekoniecznie przestrzega terminów. I bardzo bym prosiła o przestrzeganie tych terminów, bo mówię, teraz mam w tym tygodniu na pewno punkt juniora, tak czy chyba ułożone, terminy tak samo, natomiast za tydzień jest są Włochy i Berlin. Bardzo bym prosiła do niedzieli, czyli wtedy jest jeszcze taka zabawa, przez to ostateczne zgłoszenia, bo później niestety, ale będzie po terminie, nie będzie dalej. No i jeśli są pytania odnośnie Pucharu Europy i juniorek, juniorek młodszy, juniorek i juniorek młodszy, proszę się mnie po prostu zapytać teraz, na telefon. Za chwilę na Tak.